Dzień dobry Państwu. Ja powiem tą formułkę jak zwykle. Mój ulubiony gość, Jan Tomaszewicz, dyrektor Gorzowskiego Teatru, Teatru imienia Juliusza Osterwie w Gorzowie. Dobrze chyba wymieniłem całość. Wielkopolskim? Ta niekoniecznie. Panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie dyrektorze, no teatr widzę ogromny, ale niedługo zamknięty, częściowo. Zaczyna się poważny remont głównej sali. Co tam się będzie działo, jak długo będzie trwało i ile będzie kosztowało? Trzy pytania w jednym. Na funkcjonowanie teatru składają się trzy elementy. Teatr zimowy, teatr letni, scena kameralna. I teatr nie będzie zamknięty, teatr będzie funkcjonował. I jeszcze teatralka, bo tam też się odbywają. I tak. Bo widzę, mam repertuar, więc się wymączam. W Art Cafe będą się odbywały koncerty jak zwykle. Na scenie kameralnej będą grane spektakle jak zwykle. I nowum od maja rusza teatr letni, będzie zaadoptowany na 300 widzów. I w tym teatrze letnim będziemy grać spektakle. Rozpoczynamy długim weekendem majowym. Żona potrzebna od zaraz. We współpracy z miastem, z panem prezydentem, z Wydziałem Kultury Miasta, Miasto dla Mieszkańców Gorzowa. Przez 3 dni będziemy grać za darmo. Zarówno bajki, jak i ten spektakl, tą komedię. Co to znaczy, wpadnę w zdanie, zaadoptowana? Bo wiemy, jak wygląda scena letnia. Jest w budynku scena, to oprócz tego jest scena taka, znaczy widownia plenerowa. Na czym polega adaptacja? Jak to powiedział kiedyś wieszcz, sorry, taki mamy klimat, więc tutaj troszeczkę musimy mieć świadomość, że maj może być albo upalny, albo troszeczkę, albo nieco chłodny, więc chcemy, żeby było ogrzewanie, żeby to nasze pomieszczenie namiotowe było zamknięte. I żeby 300 osób to jest połowa tego namiotu, więc to zamkniemy, żeby był komfort oglądania spektakli. Jak długo? Potem, jak będzie czerwiec, w czerwcu, 1 czerwca premiera bajki Pinokio w reżyserii Czarka Domagały, specjalisty od spektakli dziecięcych, i to będzie właśnie specjalnie wkomponowane to w teatr letni, i to będziemy grali. I również jeszcze w maju zaczynamy miejską kampanię profilaktyczną. Kiedyś to się nazywało kampania Obudź się, teraz troszeczkę Wydział do Spraw Społecznych nieco inaczej postrzega ten program profilaktyczny. My się w to angażujemy i będzie spektakl, którego premiera będzie 31 jeszcze w budynku Teatru Zimowego. Zaraz o tym sobie na końcu porozmawiamy. I potem będziemy Czy umiesz gwizdać, Joanno, to będzie dla młodzieży szkół gimnazjalnych, podstawowych. Ten będziemy projekt realizowali. Więc mimo tego, że będzie rewitalizacja malunków i adaptacja i remont sceny dużej i widowni, to my będziemy normalnie grać, normalnie repertuar będzie nieprzerwalny. Zanim pojedziemy do remontu, to proszę powiedzieć, na czym, bo to mnie ciekawi i pewnie widzów, na czym polega ta teraz, to kiedyś to Obudź się, a teraz to się nazywa kampania profilaktyczna. To miasto finansuje pewnie z jakiegoś projektu? Tak, to kiedyś było. Cały czas rozmawiamy z młodzieżą. Cały czas rozmawiamy z młodzieżą właśnie o pewnych zagrożeniach, które czyhają na młodego człowieka, że czy to poprzez alkohol, poprzez narkotyki, poprzez różne inne zewnętrzne czynniki, które wpływają na destrukcję kształcenia osobowości młodego człowieka. I o tym chcę rozmawiać poprzez spektakle. Teraz dwójka aktorów i dramaturgów z teatru w Legnicy, Kasia i Paweł Wolakowie, PIK, napisali sztukę już kolejną, bo to, ta sztuka była napisana przez nich 10 lat temu, wystawiona była w
Teatrze Legnickim, była nagradzana na różnych festiwalach. Chcieliśmy, żeby ten temat został tutaj przedstawiony. To jest tytuł sztuki Sami. Sami tak naprawdę gdzieś jesteśmy sami ze swoimi problemami, ze swoimi sprawami. I chcemy pokazać troszeczkę komediowo środowisko, w jakim znajdują się mieszczuchy na wsi. Zderzają się ze społecznością, różne fajne zdarzenia się pojawiają, ale jest problem między tym małżeństwem dwojga młodych ludzi. Ten problem chcieliśmy pokazać i wprowadzić, wpleść również sposób myślenia młodego widza w tę sztukę. I żeby rozmawiać, że jaka jest naprawdę rzeczywistość, jak to postrzegamy w domu, w środowisku szkoły, te odniesienia, które będą na scenie, przekuć na rzeczywistość, którą otacza młodego widza. Chcemy to robić przed wakacjami, żeby to gdzieś potem młody człowiek mógł się zastanowić, jak spędzać wakacje. Wakacje są takim okresem dość kuszącym na pewne... Ryzykownym czasami. Właśnie na pewne... Panie redaktorze, sam wiem wakacje, jakie bywały za naszych czasów. Więc warto, żebyśmy z młodymi ludźmi i z pedagogami rozmawiali na te tematy. Zresztą one są poprzedzone warsztatami. To bardzo dobry pomysł Wydziału do Spraw Społecznych. Oni rzeczywiście bardzo profesjonalnie do tego podchodzą i młodzież będzie przychodziła już na próby generalne. Będziemy rozmawiali, będą brali udział w realizacji tego projektu, w tworzeniu już na samym końcu tego spektaklu. Koordynacją takich spotkań z młodzieżą zajmuje się miasto, czyli Urząd Miasta, czy teatr jakiejś części? Wspólnie. Pieczę nad tym ma i takim koordynatorem od naszej strony jest pedagog teatralny Magda Bożek. Ona ma doświadczenie w tym kierunku i rzeczywiście ta koordynacja jest wzorcowa. Dla jakiej młodzieży? W jakim wieku będzie ten spektakl? Młodzież licealna to jest spektakl dla młodzieży licealnej, dla gimnazjalnej, czy podstawówki, bo teraz jeszcze nie do końca mogę się połapać w tych kategoriach. Nie tylko pan, panie dyrektorze. To będzie ten spektakl, o którym mówiłem, o wrażliwości dziecka. Czy umiesz gwizdać, Joanno? Gram Michał Anioł i dwójka naszych młodych adeptów sztuki, którzy grają Małego Księcia, grają w tym spektaklu, więc wzruszający spektakl. Zarówno młodzi, jak i widz dorosły powinien obejrzeć ten spektakl, bo jest wzruszający. No to zapraszamy szkoły, żeby się zainteresowały. Spektakl w reżyserii Beaty Chorążykiewicz tym bardziej jest naprawdę wspaniale przez nią wyreżyserowany. Panie dyrektorze, to o sztuce porozmawialiśmy sobie chwilę. Zaproszenie na spektakl Sami. Chciałem jeszcze a propos sztuki, to jeszcze żeby państwo nie sądzili, że jak zaczął się remont, że my spoczywamy na laurach, bo będziemy przygotowywać się do tej premiery i samych, potem Pinokia, a również Czarek Żoński przygotowuje swój taki monodram, taki stand-upowy na swoje obchody 35-lecia pracy artystycznej. Premiera będzie 26 maja. Wcześniej druga część Gniewka i Lubinki. To jest pomysł Kamili Pietrzak i Karoliny Miłkowskiej-Prorok. Tekst napisała nasza była kierownik literacka, dramaturg Iwona Kusiak, więc cały czas... To będzie już dla młodszych dzieci. Dla młodszych dzieci. To będzie się działo na scenie kameralnej. A w okresie już czerwcowym i powakacyjnym będziemy się przygotowywali do Tango Piazzolli Anny Burzyńskiej. To spektakl muzyczny. Chcielibyśmy, żeby na gorzowskie spotkania teatralne, które będą w listopadzie, tą premierą otworzyć nasze cykliczne spotkania. Dlatego remont jest
co do godziny rozpisany. No właśnie. Teraz są próby, a już remont trwa. Między próbami a spektaklem, jeżeli ktoś przyjdzie do nas na premierę i na spektakle popremierowe, to zobaczy, jak wygląda już sala, jak wygląda portal. No co pan dyrektor, bo już dość dużo remontów w teatrze było, no foyer. Remont prowadzimy od... Co tam się będzie remontowało? W ogóle całego kompleksu teatralnego prowadzimy od 2003 roku. Zaczęliśmy rewitalizować Teatr Letni, potem otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego cyklicznie, otrzymywaliśmy pieniądze od 2012 roku i etapami. Na ten remont też? Na ten remont dostaliśmy z RPO, dostaliśmy unijne pieniądze. I wkład jest Urzędu Marszałkowskiego. Cały ten nasz projekt unijny będzie ponad 9 milionów kosztował. Ze względu na i sytuację naszą, żeby nie zakłócić naszego repertuaru, został podzielony na dwa etapy. W tym roku realizujemy ten pierwszy etap remontu widowni i na co czekaliśmy naprawdę lata, żeby... Czyli remont widowni, fotele zostaną, tak? Tylko, remont widowni to mówię o malunkach. Czyli cały ten plafon był piękny. Plafon, tak. To wszystko, to jest najbardziej czasochłonna. Czasochłonna tak, bo inwestycja. Bo to wysoko jest, też skomplikowane. To jest zostaje zabudowana widownia, ze względu na to, że mamy widownię pod skosem, więc będzie postawiony podest i na podeście będą stały rusztowania konserwatorzy i ze Szczecina, i z Torunia będą pracowali. Czyli zawodowi konserwatorzy tak. Siedzieli u góry. Natomiast równolegle na scenie dużej będzie modernizacja tej sceny. Będziemy demontować belki, na których jest cały podest sznurowni naszej, sztankietów. On nie był ruszany od 100 lat. Więc wymaga konserwacji, wymaga napraw, żeby to było wszystko bezpieczne. Cała mechanika sceny zostaje wymieniona. Nie mamy mostów zjeżdżających światła. Musimy podpinać na drabinie, co jest bardzo uciążliwe. A czyli będzie zjeżdżające światło na mostach? Tak. To wszystko. Wymiana jest całej sznurowni. Przeniesienie jest różnych konstrukcji. Jest budowanie jeszcze takich zapor przeciwpożarowych na górze między widownią a sceną dużą, żeby jak opadnie kurtyna metalowa, żeby nie było prześwitu, że ten musi być zabudowany, żeby były te podziały zgodne z przepisami. Czyli teatr wejdzie w XXI wiek już tak, znaczy wejdzie, no już jest XXI wiek, ale już będzie taki XXI wiek. To jest taki ostatni ten etap, jeżeli chodzi o budynek, a jeżeli chodzi o zewnętrzną stronę, robimy już ogrodzenie i rewitalizujemy i naprawiamy. I to też ukłon w kierunku miasta, bo robimy miejski mur z naszej strony. Mam nadzieję, że z tamtej strony miasto też się do tego przyłoży, czy tam spółdzielnie, czy wspólnota mieszkaniowa i będzie to piękny mur okalający park, nasz park. Park. I park będzie robiony, będą multimedialne elementy, które pozwolą nam na realizację różnych widowisk teatralnych w parku. Park będzie zaadoptowany w 2020 roku, jak również będą również wstawione już wyremontowany teatr. Na foyer będą stanowiska multimedialne do zabawy dla młodzieży edukacyjne, gdzie można będzie ubrać w kostium danego aktora, wybierając spektakl, określony dramat, na przykład Szekspira, Hamlet, i będzie można, młodzież mogła ubierać w to... Multimedialnie. To myślę, że fajna zabawa, a z drugiej strony poruszające jakieś tam emocje wyobraźne młodego widza. My zawsze po spektaklu mamy to taką sugestie pedagogów, czy jest taka możliwość, żeby zwiedzić teatr, żeby się spotkać z aktorami, żeby zrobić zdjęcie. I co jest to piękne, to bardzo serdecznie tu przy okazji chciałem podziękować pracownikom teatru, zarówno obsłudze technicznej, jak i kolegom aktorom, że zostają, że
tę potrzebę takiego przeżycia zakulisowego widzom umożliwiają, że mogą zobaczyć, jak pracują oświetleniowcy, jak wygląda pulpit oświetleniowcy, jak pracują komputery, co to jest inteligentna głowa, która pozycjonuje światło. Warto to widać, warto, żeby to... No, i to warto, i to... panie dyrektorze, żeby po remoncie też zrobić takie parę dni otwartych teatru, jak żeby już pokazać tym, którzy nie chodzą regularnie do teatru, jak te nasze publiczne pieniądze idą w rzecz, która jest bardzo wartościowa, ale czyli robimy, w teatr. No to robimy, bo robiliśmy to parę razy, taką akcję fotograficzną z zaprzyjaźnioną gazetą. Robimy Święto Ulicy Teatralnej, które będzie tym roku w maju. Mhm. I przy tej okazji widzowie mają... Przed świętem się, panie dyrektorze, spotkamy, jeszcze będziemy mają o tym prawo, żeby to zobaczyć. Więc wokół tego naszego teatru cały czas się będą ludzie działo, więc będziemy na pewno brać czynny udział w Dniach Gorzowa. Chcemy... Kiedy się remont ma skończyć? Tak mówi pan, sztywne ramy, to znaczy na pewno przed spotkaniami, prawda? No tak, chciałbym, żebyśmy w październiku, tak są prowadzone rozmowy. Bo teraz się nie zawsze udaje terminu dotrzymywać. Ja nie wyobrażam sobie, żeby inaczej było, ponieważ teraz zaczynam podpisywać umowy na gorzowskie spotkania teatralne, więc umowy będą zobowiązujące. Zeszłoroczne były trochę na placu budowy takim. Tak. Naturalnie tu rzeczywiście dziękuję niektórym instytucjom, które miały wtedy różne spotkania w teatrze, wchodziły bocznymi drzwiami. W tym czasie foyer było robione. Początek gorzowskich spotkań, wiemy jak był. No ale warto było. To są efekty. No tak, to widać, jak wygląda foyer, jak wyglądają schody, jak wygląda szatnia nasza. I nie, tego państwo nie widzą, ale nareszcie mamy jedną tablicę rozdzielczą elektryczną. To jest bardzo ważna rzecz, że te wszystkie kable, które są w tysiącach metrów położone, a niewidoczne w ścianę, zostały skumulowane w jednym miejscu. No to też dla bezpieczeństwa to jest istotne przecież. Dla bezpieczeństwa. To jest stary budynek. Ja już to u państwa opowiadam, ten dowcip z tym kablem olejowym, trzyżyłowym, który przedwojenny, który był pod napięciem. Zaczęliśmy szukać, okazało się, że jeszcze jedna była wpisana w plany teatralne. Ale za to tam szedł prąd za darmo. Myśleliśmy, że to z Berlina, to nie, to z szafki, która była jednak podpięta pod nasz system rozliczeniowy, więc tutaj nie mogliśmy skorzystać, ale już jest to uporządkowane. Normalnie już funkcjonuje klimatyzacja, więc takie rzeczy, które są obecnie potrzebne do funkcjonowania instytucji kultury, są niezbędne, że widz przychodzi i chcesz, żeby jak jest upał na zewnątrz, żeby w jakichś komfortowych warunkach oglądać spektakl, albo zimą, żeby był ten nawiew, który pozwoli cyrkulację powietrza zmienić, bo nieraz gramy w... Tak, to jest razy. Bardzo ważne. Byłem kiedyś w Teatrze Starym. No nie mówię, że to były jakieś ostatnie lata, być może się zmieniło i było wtedy 37 stopni na dworze, to było lato. Były takie spektakle latem. No i po prostu teatr grał przy otwartych oknach. Widownia nie mogła po prostu wysiedzieć, więc z szumem ulicy, dobrze, że to była jakaś komedia. Stary. No. Ja natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, poinformować państwa, bo cyklicznie co dwa lata był nagradzany aktor pierścieniem Melpomeny. W tym roku, dwa lata temu, nasz główny sponsor i wykonawca pierścienia, zresztą wcześniej zapowiadał, że ten ta dziesiąta edycja jest jego edycją ostatnią. I odstąpiliśmy już od pierścienia Melpomeny i przeszliśmy na urodziny Juliusza, naszego patrona, 23 czerwca. Będziemy rozdawać julki. Julek, nagroda dla aktora, została wykonana przez naszego gorzowskiego artysty Bajserowicza, Michała. Jest już gotowy i będziemy 23 w dniu
urodzin Juliusza Osterwy będziemy wręczali to wyróżnienie dla aktorów. Będzie powołana kapituła, jeszcze zobaczymy, jaki będzie regulamin. Rozmawiamy z ludźmi, żeby nam podpowiedziano, jak może to być przeprowadzone. Więc... Panie dyrektorze, reżyserka nam mówi, że się rozgadaliśmy, moglibyśmy o teatrze jeszcze długo mówić. Wie pan, budowa była w 1874 roku. No to jak zaczęlibyśmy od budowy, to teraz ma 2019, to trochę czasu, więc możemy. Nie możemy ignorować reżysera? Nie. Fakt. Rzeczywiście, reżyser ma dużo do powiedzenia. No więc zapraszamy Państwa do teatru mimo tych prac remontowych i warto, zapewniam Państwa, że jeżeli ktoś przyjdzie do nas na spektakl, a będzie chciał zobaczyć, jak trwają prace, to będziemy w miarę pozwolenia wykonawcy pokazywać Państwu, że będziecie mogli wejść i zobaczyć, jak wygląda. Bo to na pewno jest ciekawe. To jest ciekawe. Więc zapraszam Państwa do teatru. Bardzo Panu dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. I mam nadzieję, że zobaczymy się, bo przychodzi lato, teatr letni, będziemy wcześniej o tym rozmawiać. Dzisiaj już nie mamy na to czasu, panie dyrektorze. Wie pan, ciekawe chwile teraz będziemy obserwować. Tak, obserwować będziemy. Takie teatralne bardziej. Umówiliśmy się, że następnym razem rozmawiamy o polityce, prawda? Kulturalnie. To był taki żart na koniec. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz powtórzę, mój ulubiony gość, Jan Tomaszewicz, dyrektor Gorzowskiego Teatru, Teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie. Zapraszamy Państwa do teatru i dziękuję Panu, Panie Dyrektorze, za... Ja dziękuję Panu, dziękuję Państwu i zapraszam do teatru. Do zobaczenia.